nauczyciel powinien być otwarty na technologie nowe. Uczeń, który przychodzi do szkoły, on przychodzi już z tymi technologiami. Dziecko, które ma 3-4 lata, potrafi perfekcyjnie obsługiwać tablet, często lepiej niż osoby starsze. Takie zajęcia, gdzie tej technologii w szkole nie ma, to nie są dla niego atrakcyjne. Ja prowadzę przedmiot, który się nazywa strony internetowe, ale staram się tam przemycić bardzo różne treści. No, dla przykładu ostatnio czytałem na portalu Sociable na temat wirtualnej rzeczywistości. Zaczęliśmy sobie rozmawiać o tej wirtualnej rzeczywistości, ale ta wirtualna rzeczywistość nawiązywałem w niej w jakiś sposób do na przykład pojęcia przestrzeni barw, tak? Bo tam też jest zastosowana przestrzeń barw, jest optyka, więc z takiego tematu w jakiś sposób lekcyjnego, zwykłego, który jest o zwykłych kolorach, jesteśmy w stanie sobie przemycić jakieś treści, które będą dosyć atrakcyjne i ciekawe dla takiego ucznia.